Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim wzmożone ryzyko powstania pożaru, ale też zatruć tlenkiem węgla. W minionym sezonie grzewczym Czad zabił w Polsce ponad 70 osób. Ten gaz nie bez kozery nazywany jest cichym zabójcą. Jest to gaz, którego nie czujemy. On jest bezbarwny, tak? I nie pozostawia nam smaku. Dlatego nie wiemy nawet, czy on występuje w naszym pomieszczeniu. No i najczęściej dowiadujemy się o tym, jak zaczynamy się robić źle. Tak. Czujemy się osłabieni, mamy zawroty głowy. Tlenek węgla działa podstępnie. Zaczyna się od niewinnego przyspieszenia akcji serca. Kolejne objawy kładziemy na karb zmęczenia. Osłabienie, ból głowy. Na końcu przychodzi senność. W ciągu dnia trudno jest takie objawy przegapić, jednak nocą podczas snu sprawa nie jest już taka oczywista. Po 2 godzinach oddychania powietrzem zawierającym nawet niewielką procentową ilość tlenku węgla prawdopodobnie nigdy się nie obudzimy. Dlatego strażacy namawiają do korzystania z tak zwanych czujek. Ich dźwięk na czas wyrwie nas ze snu i da szansę na ocalenie życia. Wtedy właśnie taka czujka mogłaby nas ostrzec poprzez sygnał wydawany dźwiękowy, że coś się dzieje, tak? Wtedy moglibyśmy szybko przewietrzyć pomieszczenie, udać się do lekarza, no i moglibyśmy uratować swoje życie. Są teraz fajne technologiczne rozwiązania, czujki wielosensorowe, które wykrywają zarówno dym, jak i tlenek węgla. Są fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o powiadomienie zdalne, tak? Taka czujka może łączyć się z naszą siecią domową Wi-Fi i poprzez aplikację na smartfonie wysłać nam komunikat, czy to przez Wi-Fi, czy to przez bramkę SMS, że wystąpiło w naszym domu zagrożenie. By zminimalizować ryzyko zaczadzenia, należy także pamiętać o kilku ważnych zasadach. Czujka czadu powinna być umieszczona na przykład na ścianie na wysokości naszej głowy. W sypialni najlepiej, jeśli znajdzie się na wysokości posłania. Ale czujka zarówno dymowa, jak i czadowa nie zapobiegną powstawaniu tak dymu, jak i czadu. Musimy wykonywać przeglądy kominiarskie i musimy pilnować naszych urządzeń grzewczych, żeby były w dobrym stanie technicznym. Tu też trzeba pamiętać o jakby dobrej wentylacji pomieszczeń, bo jeżeli nie wentylujemy pomieszczenia, no to możliwość wystąpienia jest większa. Prawo budowlane nakazuje nam raz do roku dokonać takiego przeglądu, tak, przewodu kominowego. Natomiast jeżeli chodzi o czyszczenie, to jeżeli mamy urządzenia na paliwo stałe, takie jak węgiel, drewno, musimy dokonywać takiego czyszczenia raz na kwartał. Natomiast jeżeli mamy przewody spalinowe, tutaj jakby na paliwo gazowe i płynne, raz na pół roku. Czujka podstawowa to wydatek kilkudziesięciu złotych. Życie i zdrowie jest bezcenne.